Marcelina, a w jaki sposób ty dbasz o siebie? No bo jednak współprowadzisz program z dziewczyną, która po prostu uwielbia zdrowe odżywianie, uwielbia fitness. No i tak mi się wydaje, że w ogóle na pewno miało to jakiś wpływ na twoją fenomenalną figurę. Myślałam, że na nasz wybór, czy zostałyśmy wybrane, to co jemy, jak wygląda nasz lifestyle. Ilonka dużo je, ale też dużo ćwiczy, ale też dużo je. I my tam też dużo jemy, więc to nie jest tak, że Ilonka się może jakoś ogranicza, ja również. U mnie nie wiem, a ja na przykład uwielbiam ziemniaki pod każdą postacią, więc jeśli chodzi o figurę, to ta Karola, wiesz, trafia. U mnie jest tam 3 kg więcej w tą, w tamtą, czasami też nie jestem zadowolona z tego, że gdzieś tam przybiorę, no to później jakoś, ale mam coś takiego, że po wielu latach bycia modelką, ja już nie mogę myśleć o tym, że ja muszę przejść na dietę, że to w ogóle, to jest jak dla mnie jak pułapka, że ja muszę sobie myśleć, dobra, teraz więcej się poruszę, a później nie zjesz kolacji, o, w końcu to spadło, przepraszam, to strasznie stukało, teraz nie zjesz kolacji, a nie mogę myśleć o tym, że mam jakieś takie obostrzenia, które, wiesz, muszę mi trzymać w ryzach, więc tutaj moja psychika jest taka, że ja nie mogę sobie tego robić. A jeśli chodzi o naszą formową dietę, no my też jemy normalnie z naszą całą, nie na stołówce, ale z naszą całą ekipą, więc tak. No te 40 dni na farmie rzeczywiście mamy takie czasami zacięcie, dobra, na początku będziemy trenować, ćwiczyć więcej, a później tak różnie, nie? A na co dzień są jakieś produkty, których unikasz? No tak, miałam takie produkty, których unikam, ale to są tak prywatne rzeczy, że w sumie rzeczywiście miałam taki czas, kiedy je musiałam odrzucić, bo miałam nietolerancje pokarmowe, ale to przez pewnie tryb życia i duży stres. Teraz jak zmieniłam trochę swoje życie i swój stres jest na innym poziomie, to zauważyłam, że trochę mi się po prostu poprawiła cała moja, tak jakby wiesz, moje całe wnętrze, nie?